niedzielę 12 października Chrzanów odwiedziła grupa Karantu Hill, istniejąca już ponad 20 lat. Zespół wykonuje muzykę opartą na irlandzkiej tradycji. Karantu Hill wielokrotnie występował w Irlandii na największych irlandzkich festiwalach, zdobywając cenne umiejętności. Początki zespołu sięgają lat 80. Zespół Clannad napisał muzykę do filmu Robin Hood, jeszcze tej pierwszej, pierwotnej wersji z Michaelem Pradem. Ten film został wyemitowany w ten czas właśnie w naszej polskiej telewizji i to był chyba taki impuls, który sprowokował nas do tego, żeby szukać irlandzkiej muzyki, żeby wgłębiać się w jej tajniki, żeby wreszcie pojechać do Irlandii i tam wziąć udział w warsztatach muzycznych, przepięknych warsztatach muzycznych w Sligo, gdzie ludzie z całego świata zjeżdżają się po to, żeby u źródeł uczyć się grania irlandzkiej muzyki. No i tak z roku na rok, z czasem rozwijaliśmy się w poznawaniu, w wykonywaniu irlandzkiej muzyki. No i trwamy w tym szczęśliwie do dziś, obchodząc w ubiegłym roku 20-lecie istnienia. Zespół ma na swoim koncie przeszło 2000 koncertów w Polsce i za granicą. Występował wspólnie z wieloma uznanymi twórcami polskiej sceny artystycznej. Sam lider zespołu przyznaje, że każdy koncert jest tak samo ważny. Mocną stroną Karantu Hill jest to, że koncerty zespołu z powodzeniem odbywają się zarówno w atmosferze tradycyjnego irlandzkiego pubu, jak i na największych scenach teatralnych. Niezwykle ważne dla nas są koncerty na przystanku Woodstock. To jest taka specjalna specyfika, jest to gigantyczna scena, rzesza publiczności. Wspomnę tylko, że ostatnimi laty jest tam ponad 300 tysięcy ludzi, więc gigantyczne przeżycie, ale też cenimy sobie niezwykle koncerty w atmosferze klubowej, w atmosferze irlandzkiego pubu, wszak stamtąd ta muzyka się wywodzi i to są jak gdyby te źródła czerpania, ładowania akumulatorów muzycznych. Myślę tutaj o takim pubowej atmosferze grania irlandzkiej muzyki właśnie w Irlandii. Natomiast nie bez znaczenia są oczywiście te koncerty, które nazywamy czasami nawet przedstawieniem czy spektaklem w połączeniu z tańcem właśnie, w połączeniu z formacją taneczną, z wokalistami, którzy śpiewają irlandzkie piosenki, czyli ten Touch of Ireland, bo to taki nasz najnowszy chyba produkt, jeśli mogę tak komercyjnie brzydko i się wyrazić, ale tak jest istotnie, że to są bardzo takie ekskluzywne koncerty i taki mogliśmy zaprezentować dzisiaj, z czego się niezmiennie cieszę. Porywających rytmów widowisko z pewnością zachwyciło fanów zespołu. Kilka lat temu Karantu Hill postanowił poszerzyć muzyczną działalność zespołu o elementy artystyczne. Podczas niedzielnego występu chrzanowianie mogli podziwiać spektakl oparty na irlandzkiej tradycji oraz występ formacji tanecznej Rilandia, która zaprezentowała m.in. step irlandzki. My gramy muzykę. Od wielu, wielu lat współpracujemy, przyjaźnimy się z formacją taneczną. Więc jak gdyby ewolucyjną siłą rzeczy stało się, że gdzieś tam spróbowaliśmy zrobić najpierw jakieś tam wspólnych parę utworów, aż wreszcie doszliśmy do momentu, że można by istotnie zrobić z tego spektakl, zrobić z tego przedstawienie. Bez jakiegoś specjalnego motta, bez jakiejś myśli, które towarzyszą tego typu przedstawieniom, choćby Lord of the Dance czy River Dance, gdzie jeszcze jest jakaś fabuła. My nie chcemy tej fabuły na siłę wkładać do tego przedstawienia, wszak nie jesteśmy Irlandczykami, nie czujemy się znowu aż na tyle upoważnieni, żeby opowiadać irlandzkie historie, ale myślę, że takie pokazanie muzyki i tańca jest o wiele bardziej widowiskowe. Ludzie bardzo to lubią, no i ponieważ mamy to doświadczenie, mamy bazę, mamy na czym opierać cały ten projekt, postanowiliśmy właśnie spróbować czegoś takiego i z powodzeniem od bodaj już 2 czy 3 lat ten właśnie projekt realizuje. Ze
zespół zaprosił także do współpracy wokalistę Roberta Kasprzyckiego, dzięki któremu zgromadzona publiczność mogła dołączyć się do wspólnego śpiewania najpopularniejszych utworów irlandzkich. Karan Tuhil ma na swoim koncie sporo sukcesów artystycznych, został wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami. Ale w tym wszystkim najważniejszym sukcesem jest to, że zespół działa od samego początku w niezmienionym składzie. Największy sukces, ja podkreślam, oprócz oczywiście nagrody Fryderyka, którą dostaliśmy, oprócz wielu nagród, które mamy w swoich zbiorach i nagród i zaszczytów, dla mnie największym sukcesem jest to, że zespół istnieje w niezmienionym składzie od samego początku, czyli od, tak jak już powiedziałem wielokrotnie, od 21 lat, bo to jest nasza siła, to jest nasza energia. Myślę, że ważniejsze dla nas jest bycie zespołem, niż to, czy akurat ten zagra lepszą solówkę, bo być może jakiś inny muzyk zrobiłby to lepiej. Na pewno by tak mogło być, ale naprawdę czerpiemy siłę z tego, że jesteśmy zespołem, że jesteśmy zgrani, że potrafimy no, rozumieć się bez słów. To jest, myślę, taki największy sukces tego zespołu. Jakie są plany zespołu Karan Tuhil? Grać i pięknie się zestarzeć z muzyką irlandzką. Niedzielny występ zespołu zachwycił szanowską publiczność, która dzięki bogatej ekspresji i dynamice spektaklu, choć przez chwilę mogła poczuć się jak w prawdziwej Irlandii. A tradycyjne, żywe i skoczne melodie porywały wszystkich bez względu na wiek.